Jejka! Cześć Natalia i dzisiaj gramy w Dress to Impress. Gramy z moją koleżanką Alą, przywitaj daj się. Łapkę w górę. Hejka! No a więc tak. Patrzcie na to. Na tego typa. I tak, jak zauważyliście, to jest... To jest druga część Dress to Impress. To jest druga część ciemnej strony Dress to Impress. No tak. To jeszcze popatrzcie sobie na tego typa. Wygląda on o tak. Teraz chodźmy o tu. Spójrzcie na jego czerwone detale. Trzeba się tym bardzo no właśnie, czerwone detale, patrzcie. Nie zwracajcie uwagi na te oczy, ale na te detale czerwone. Już się chyba przyjrzeliście. A teraz chodź. Poza tym, jeszcze jest jedna rzecz, którą zauważyłam. Lana tutaj, gdy się przybliży kamerę, wygląda trochę jakbyś miała się zaraz popłakać. Czekaj. Trochę? Czy jej oczy świecą, prawda? No. Dobra. Ale przyjrzyjcie się jeszcze na te czerwone detale. Na przykład tu. Nie zwracajcie uwagi na oczy. No dobra. Dobra, idziemy. Idziemy tu. Czekajcie. Czekajcie. Pomóc ci? Nie trzeba. Chodź tędy. Dobra, już idę. Okej. Okay. I hops. I patrzcie na to, co jest tu. No przyznajcie, że podobne. Wygląda to o tak. No, dosłownie. A teraz chodźmy do środka tego pomieszczenia. Bo da się tam wejść. Tak, dobrze usłyszeliście, da. Daj łapkę w górę. Poczekajcie, o dobra. Trochę ciężko się tutaj wydostać, bo to jest bardzo skomplikowane. Rel. Ale jak się już nauczy, to się da. Tak. Ja tutaj trochę już siedziałam, więc trochę umiem być. A ja nie zbyt. Dobra. Ja poczekam na siebie. O, dobra, dobra. Nie skacz, bo wtedy się zacinasz. Okej. O. No halo, idź mi. Ej. O, widzisz? Ej, real, dobra. Jak tu wejść, dobra? O nie! Wejdź, bo ja nie mogę tu wejść. Ja nie umiem. O, dobra, dobra. Dobra, mamy to. Teraz idziemy do środka. Ja idę pierwsza! No dobra. Patrzcie. Patrzcie sobie tutaj na wszystkie te półki chłopaków. Prawda? Niby normalne, przecież wszystko jest tutaj okej, ale ta jest najdziwniejsza. No właśnie, patrzcie. Klucz z napisem Lana. Lana. Lana jest podobno gdzieś uwięziona, bo tamta, która robi nam paznokcie, nie jest prawdziwa, jak mówiłam w pierwszej części. Chodźmy, jeszcze raz, przypomnijmy wszystko. Dobra. Chodźmy. Idziemy do salonu Lany, prawda? No. Tutaj ta Lana ma pieprzyki na twarzy. No właśnie. Patrzcie, tutaj jeden pieprzyk, a tu drugi pieprzyk. A tu? Prawda. No spójrzcie, zero pieprzyków. A, jeszcze dlatego jedno, sądzę, coś nowego. Tutaj się wchodzi. Kurczę. O! No nie umiem tam wejść teraz. Jest jak podrabinę, i patrz. Tak jakby. O, widzisz? Znajdź mnie, użytkownika. 5759585595. I jeszcze ta minka. Tak. Taka najgorsza, no. Niby uśmiechnięta, ale taka creepy. Taka po prostu, taka fałszywa. No. Takie fałszywe szczęście. A teraz myślę, że powinniśmy pójść do takiego jednego świata, w którym możemy odkryć całą historię Lany. Masz rację. To wychodzimy. Ok, to opuszczamy Dress to Impress, a teraz idziemy w
grę, która się nazywa Forest. Ogólnie to popatrzcie na samą miniaturkę tego. To jest bardzo dziwna gra. Czekajcie. Patrzcie na miniaturkę. Odbicia lany. Okej. Okay. Ojojojoj. Jest... O, dobra, dobra, naprawiło się. Jest tutaj naprawdę czerwono i czarno. Mamy tutaj, tutaj także obraz lany. Pojawiają się co sekundę różne napisy, na przykład Find Me, czyli Znajdź Mnie. Flower tutaj, locked. I w ogóle. Flower, czyli kwiatek. Locked, zamknięte i w ogóle. Kwiatek! Taki kwiatek! Pamiętasz te takie wejście do takiego, co mówiliśmy, że jest tu klucz? Ale to było bardzo podobne do kwiatka. Nie? Było. Może. Bo potem jeszcze pokażę ci to, w jakim sensie według mnie jest to podobna. Okej. Okay. Tutaj są jakieś takie ludziki lany. Takie wiszące. Takie jakby wiszące, dawające ciała lany. Mhm. Okej, okay, wchodźmy dalej. I zaraz dojdziemy do takiej jednej przerażającej rzeczy. Ogólnie, to jeszcze wczoraj sobie tutaj chwilę byłyśmy. No, no i wyszłyśmy, znaleźliśmy bardzo trochę według mnie niepokojącą rzecz. To nie było w tą stronę. Czy ty? No, się, ty? Gdzie ty? Zatrzymaj o, dobra, się. Tu. Jestem tu. O, tutaj. Idziemy. To było gdzieś dalej trochę. Znalazłyśmy wczoraj przerażającą rzecz. Że zaraz powinno tu być. Okej, chodźmy. Gdzieś tam. O, tutaj jest. Chodź. Ej, chodź, zobacz to. Co? Tutaj. Ale nie, tutaj są te lany. Jeszcze raz jest w porządku. Wszystkie rachunki medyczne i ból pozostawił rodzinę. Nie, ja tutaj widzę, czekaj. Ja tutaj widzę, chociaż teraz jest w porządku. A, dobra. Wszystkie rachunki medyczne i ból pozostawiły jej rodzinę w długach na zawsze. Dobra, a teraz chodźmy tu. Patrz, Ala. To było tu. Niby zwykły taki pokój. Ale patrzcie, co my mamy tutaj. Grób z napisem Lanna. Bardzo podobny do Lana. Co jeśli prawdziwa Lana, która jest uwięziona gdzieś, nazywa się Lanna? Okej, okay, a teraz to jest chyba... Czekajmy. Pamiętam, że wczoraj, gdy działyśmy, było jeszcze takie wielkie coś, gdzie można było przyłożyć swoją kuleczkę, co mamy w ekspozycji. A, no tak. Tylko to było gdzieś trochę dalej, nie? Idziemy prosto, czy tam, o? Chyba prosto. Dobra, zaczekaj, bo się zgubimy. Okej, chodźmy. Idziemy. Ja już trzymam tą kuleczkę w ręku. To jest tam chyba. Tak. Idziemy szybko. Bo nas nie teleportnie. Skacz, to będziemy iść trochę szybciej. Dobra, skacz ciągle. Poza tym musimy uważać na takie sztuczne lany. One mogą nas tutaj zabić. O, czekaj. O, dobra. Dobra, idę. No i idź. O Boże, ja przez chwilę się zgubiłam. Jak się tutaj zgubimy, to będzie źle. Nie. Dobra, i to było gdzieś tam, prosto jeszcze. Prosto jeszcze trzeba pójść. I to było gdzieś o tam. W ogóle tutaj jest taki mostek, chociaż się w ogóle nie widać. No. Poczekaj, bo się zgubię. O. Dobra, tędy. I tam jest gdzieś to, chyba. Czy my się wróciłyśmy na respawn właśnie? Się wróciłyśmy. Gdzie to było? Ale dobra, chodźmy do ciemnego miejsca. I ja akurat szybko czytam, więc mogę przeczytać kilka rzeczy. Czekajcie, chodźmy do ciemnego miejsca. Grad, Ropelink, Missing, Flower, Lana, Find Me, Locket, Tragedy, Grad, Ropelink, Missing, Flower. Zauważyłam, że było tam napisane Lana. Ja też. Find me locked, to jest tam. No, o kurde, poczekaj, bo ja zrobiłam screena akurat gdy był fajny napis. It's not safe here.
Czyli nie jestem tutaj bezpieczna, pięć mi loka, to dla pięć mi zik. Nie jestem tutaj bezpieczna. Mi kolejność tego, poczekaj, zaraz zrobię tego screena. Will do you ever find me? Czekaj, ja też tłumaczę to, bo... Ej, czekajcie. Rozumiem, czekajcie. Nie jestem bezpieczna tutaj. Czy to oznacza, że Lana jest tutaj? Czy kiedykolwiek znajdziesz czas? Daj łapkę w górę. Bardzo dziwne. Ale dobra, wracamy się. Dobra. Mówiłam, to tam jest fajny labirynt. Dzięki którym taki imprez taka pozdrawiona sukienka. I dzięki... I ją można tam zdobyć, gdy się przejdzie cały labirynt. No. Więc idziemy teraz do tego, gdzie się wkłada kulki. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, gdzie to jest. Tak. Ale to chyba było tam. A poczekaj, a może tam trzeba wejść? Dobra, trochę pokombinujemy. Fałszywy odniesie sukces. Oryginał zginie. O nie! Boże, wszyscy dobrze wiemy, co to znaczy. No właśnie. Jeśli nie, mogę wytłumaczyć. Chodzi tu o to, że fałszywa Lana zdobędzie sukces, a oryginał umrze. Oryginalna Lana. Lana umrze. Poza tym chyba prawdziwa Lana w tej historii już umarła, o ile dobrze pamiętam, bo ja różne tam oglądam teorie na ten temat. No. A przy okazji, jak wytłumaczycie grób z napisem Lanna? Jest szansa, że prawdziwa Lana nazywała się Lanna i właśnie tak to może być. Ej, ale patrzaj, to jest to samo, co jest z tym, co jest na początku. Masz rację. Dobra, wchodź. To może to nie chodzi o ten klucz. Wchodź szybko. No jestem. Ale nie tutaj do kółka takiego. Dałam, a ty daj. Ja jestem. Dałaś? O. No i cię nie tepnie. Ej, a dlaczego mnie nie tepło? Bo nie byłaś w kółku. No. Opuść. Tepam się do ciebie. Dobra, idę tam na początek i od razu pójdę z tobą, bo pamiętam, gdzie to jest, okej? Okay? Okej. Okay. Bardzo długa droga. A ty jak pamiętasz trochę, to chodź, może się spotkamy. Okej. Okay. Czaj, nie, ja w sumie na ciebie czekam. Gdzie ty? Na pewno do mnie dołączyłaś, nie widzę cię. Tak, jesteśmy razem na serwerze, sprawdziłam to teraz. Ja idę tam dopiero. A gdzie ty jesteś? Oh! Co? Co jest? Kurde. Co jest? Okay, ja się resetnę i idę do ciebie i zaprowadzę cię tam. Okej. Okay. Znalazłam coś. Gdzie ty jesteś? Jesteś na respawnie? Mhm. Ja już idę. O, dobra, chodź. Idziemy tam. Okej. Okay. Ogólnie zwracajmy uwagę na te wszystkie obrazy. Jest to może bardzo ważny detal. No w sumie. Zaraz też pójdziemy sobie do tego portalu. To było tutaj. Zaraz pójdziemy do portalu, ale pokażę ci coś. No, co chcesz pokazać? Jesteś za mną? Okej. Okay. Tak, tak. Najpierw szukamy tego kuka, bo tam będzie mi się łatwiej odnaleźć. Bo tutaj trochę ciężko się odnaleźć. O, czekaj, bo ja nie wyszłam z wody nadal. To nie jest takie okay. Łatwe. O, dobra. Czekaj, gdzie ty? Czekaj. O, tutaj, chodź. Nie wchodzimy do kółka, tylko musimy... Czekaj, bo kółka tutaj nie ma, ale chyba... Dobra, ogólnie myślę, że pewnie też się znajdzie się. Tak szczerze, każde miejsce w tej grze jest dziwne, ale poczekaj. Gdzie ty? O tu. O, tutaj jest kółko. Dobra. Idziemy? No dobra, najpierw idziemy do kółka? No, chodź.
No. I do kółka, tu, obok mnie, do kółka. Do takiego, jak ja stoję. Ale obok mnie, do innego kółka. O, czekamy teraz na inną. O, chodź, stań tutaj, babo. Stań tam. O, o, dobra. Dobra. Nie jesteśmy obok siebie, ale chociaż przejdziemy. No. Co nie? Tak. I maze. Przetłumaczę od razu, co to znaczy maze. Labirynt. No więc tak, jesteśmy na labiryncie. Tutaj są, tutaj jest droga prawdziwa, więc ja od razu robię screena tego, żebyśmy mogły oczywiście tutaj... No dobra, a to tyle w tym odcinku, pa pa!